Kontrolę świdnicki sanepid przeprowadził na terenie basenów odkrytych w Świdnicy oraz Strzegomiu. Woda sprawdzana była pod kątem obecności bakterii coli, gronkowca i E. coli. Kontrola stanu wody wykazała, że jest ona czysta i spełnia wszystkie normy. Sprawdzone zostały również baseny kryte w Świebodzicach oraz w hotelu Fado w Świdnicy. Zgodnie z przepisami, by każdy mógł bezpiecznie korzystać z kąpielisk, woda do końca sezonu będzie badana najmniej raz na 2 tygodnie. Jeżeli chodzi o kąpieliska niestrzeżone i dzikie, w nich woda nie została przebadana, ponieważ gminy nie zgłosiły ich do sanepidu jako przyszłe miejsca wypoczynku dla mieszkańców. Warto zatem 2 razy zastanowić się przed wejściem do niestrzeżonych zbiorników wodnych.